No dzień dobry, moje kochane rabki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 7 do 13 marca 2022 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Mówię to szczególnie do moich nowych widzów. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo Was proszę, kochani, zanim zadacie mi jakiekolwiek pytanie, czy tutaj, czy na Facebooku, zajrzyjcie najpierw tam. Będę bardzo wdzięczna. No i co, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Okej, raczki, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Praca i finanse. Oraz rada. Dobra? I karta opiekuńcza dla Was na nadchodzący tydzień. Karta opiekuńcza. Mądrość. Pięknie. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Dobra. Talia dopowiadająca jest i lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. As pentakli. Nowy początek, nowe ziarenko zasiane, nowe pomysły, nowe idee. No początek nowej przygody, jak widać. Kochani, as pentakli to może być nowa praca, nowy projekt, jakiś nowy pomysł, nowe hobby. Dla części z Was nowy związek, bądź takie wejście na wyższy szczebel jakiegoś związku. Dla części z Was może się szykować jakaś ciąża, albo no jakaś... Przyjdzie, kochani, dla Was coś, co będziecie chcieli zasiać, co będziecie chcieli pielęgnować. Coś, co przyniesie w przyszłości stabilizację, bezpieczeństwo, coś, co rozkwitnie, tak? Także, kochani, nowy, stabilny jakiś początek tutaj się szykuje. Dobra, zobaczmy, co miłego w takim razie się wydarzy. Ósemka kielichów. Po pierwsze, może szykować się jakaś podróż, jakiś wyjazd, wycieczka, przeprowadzka dla niektórych z Was. Dla części z Was może chodzić o odejście od tego, co już Wam nie służy. Może przez dłuższy czas byliście trochę w takiej zagwusy, czy odejść od kogoś, odejść z jakiejś sytuacji, odejść z jakiejś pracy, czy też nie. Mimo, że tam męczyliście się przez jakiś czas właśnie w jakiejś trudnej relacji, w trudnej sytuacji, to cały czas tam trwaliście, bo nie wiem, mieliście nadzieję, że coś się poprawi, że coś się zmieni, wiecie jak jest. Ale widzę, że w tym tygodniu moje raczki podejmują ostateczną decyzję, że odchodzą, rezygnują, idą dalej, idą po swoje spełnienie marzeń. I to przyniesie Wam dużą ulgę, dużo szczęścia, no i właśnie ten nowy początek ewidentnie. Zobaczmy tą ósemkę kielichów. Paść kielichów. Trójka buław, super. Dziewiątka kielichów, no cudnie, no cudnie. I mamy kochanków na spodzie. Powiem Wam tak, dla części z Was może chodzić o wybór nowej ścieżki kariery, ponieważ ten paść kielichów, mam wrażenie, że może od dłuższego czasu macie w sobie jakiś pomysł na jakiś projekt, na jakąś pracę, ponieważ ładnie mi się to łączy z tym asem pentakli i w końcu decydujecie się odejść od obecnego pracodawcy, albo nawet jeżeli nie pracujecie, czy tam jesteście na swoim, to w końcu decydujecie się tutaj na jakiś ruch naprzód, decyzja zostaje podjęta, że idziecie w kierunku swoich marzeń. Tak, zdecydowanie, paść pentakli, szóstka mieczy, widzicie? W końcu podejmujecie decyzję, że chcecie zainwestować w to coś, co jest takim Waszym spełnieniem, co jest takim, taką iskrą kreatywności, takim spełnieniem marzeń i ruszacie do przodu. Dla części z Was może to się wiązać z przeprowadzką, dla części z Was może z jakąś właśnie zmianą zawodu typowo, a dla części z Was po prostu to jest kwestia spokoju myśli, że w końcu wiecie, czego chcecie, w końcu wiecie, w którym kierunku zmierzacie, inwestujecie w to i to daje Wam takie poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
Dla części z Was, moje drogie raczki, może chodzić o wybór partnera. Część z Was tkwiła w takim trójkącie miłosnym i wygląda na to, że w tym tygodniu podejmiecie decyzję, z kim chcecie zainwestować swoją przyszłość. Może być tak, że jeżeli jesteście w stałym związku i na boku był jakiś romans, był kochanek, kochanka, to wygląda na to, że część z Was może wybrać kochanka, kochankę, tak? I pójść właśnie tą nową ścieżką, tą nową drogą i zainwestować właśnie w nowy związek, ponieważ stary może już nie daje Wam dużej satysfakcji. A jeżeli to nie było kwestia stałego związku i romansu, może po prostu była kwestia wyboru dwóch osób, tak? Że randkowaliście z dwiema osobami, to w tym tygodniu podejmiecie decyzję i wybierzecie tą osobę, która daje Wam większe poczucie stabilizacji, większe poczucie bezpieczeństwa i z którą widzicie tutaj ten potencjał na przyszłość, z którą widzicie swoją przyszłość, która daje Wam uczucie, która daje Wam miłość, która daje Wam szczerość, która daje Wam atencję, tak? I w tą osobę tutaj zainwestujecie swoją przyszłość. Mhm. Dobra. Lecimy dalej. Na co uważać? Na co uważać? Trójka mieczy. Na ból, smutek, żal, rozczarowanie czymś. Może to być nawet jakieś rozczarowanie z przeszłości, które do Was powróci. Powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o inwestowanie w jakiś nowy projekt, nową pracę, to też uważajcie, żeby nie blokowały Was tutaj jakieś smutki, jakieś niepowodzenia z przeszłości, że kiedyś coś mi nie wyszło, to teraz też mi nie wyjdzie. Albo też nie kierujcie się opinią innych ludzi, bo mogą się pojawić osoby zazdrosne, którą będą chciały Wam wbić taki nóż w serce i powiedzieć, że do czegoś się nie nadajecie, że po co tu zmieniacie, że daj spokój, że coś tam, kochani, to tutaj kierujcie się przede wszystkim własnym osądem. Nie pozwólcie się tutaj negować i nie pozwólcie, żeby inni mieli wpływ na Wasze szczęście i na Waszą przyszłość, tak? Kochani, dla części z Was może pojawić się tutaj jakiś taki smuteczek z przeszłości, to też uważajcie, żeby to Was nie wsiorbało, nie wsiąknęło na dłużej. Starajcie się uwalniać właśnie takie sprawy, ale dla części z Was mam wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o wybór partnera, partnerki, tak? Że jeżeli faktycznie stoicie przed wyborem, to tutaj blokować przed pójściem naprzód może Was obawa przed urażeniem kogoś, przed skrzywdzeniem kogoś. Macie dobre serduszka, raki, ja o tym wiem i tutaj może być taka kwestia, że boicie się, nie wiem, opuścić partnera stałego, partnerkę, bo boicie się go zranić, albo też boicie się dokonać decyzji, bo boicie się, że druga osoba będzie skrzywdzona i będzie płakała i będzie smutna i wiecie, o co chodzi, tak? Kochani, no cóż Wam powiem, w trójkątach zawsze ktoś zostaje skrzywdzony, tak? To niestety taka jest prawda. Kierujcie się przede wszystkim własnym szczęściem. Ta osoba sobie poradzi, ta osoba dojdzie do równowagi, ta osoba w końcu to zaakceptuje. Wy musicie patrzeć przede wszystkim na siebie i na swoje własne szczęście, tak? Także moje kochane raczki, wrażliwe raczki, powiem tak, więcej egoizmu, takiego zdrowego egoizmu, tak? No dobra, co z tej miłości w takim razie? Może tutaj coś innego będzie. Rycerz Pentakli. Ładna energia, stabilnie do przodu. Wolno jak cholera, ale do przodu, jakby nie patrzeć. Także Rycerz Pentakli, jeżeli faktycznie tutaj jest wybór pomiędzy dwiema osobami, to zdecydowanie inwestujecie w jakąś jedną relację i właśnie kierujecie się właśnie w to, inwestujecie w tą relację. Dla części z Was jest jakaś relacja, która rozwija się bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo powoli. Momentami się zastanawiacie, czy to w ogóle ma sens, że nie stoi w miejscu, że praktycznie stoi w miejscu, ale idziecie do przodu, mimo wszystko się rozwija. Dla stałych związków mam wrażenie, że tutaj może być też taka sytuacja, że zechcecie zainwestować w coś konkretnego, zaplanować właśnie jakąś inwestycję, jakieś pójście do przodu. No a dla singli, być może ktoś z trygonu ziemi, byk panna koziorożec, tutaj do Was zmierza. Ktoś też wolny, ale stabilny i chętny zainwestować w stałą relację. Zobaczmy tego rycerza pentakli. Królowa pentakli. Mocno trygon ziemi Wam się pojawił w dzisiejszym czytaniu. No ale mamy dwójkę kielichów.
No i znowu rycerz pentakli, tak jest. Sprawiedliwość. Siódemka buław, trójka pentakli, cesarzowa. Kochani, dla części z Was może pewne tu sprawy idą w kierunku właśnie faktycznie za mąż pójścia. Jeżeli jesteście w relacji, która się bardzo, bardzo powoli rozwija, to zachowajcie cierpliwość, nie starajcie się tego kontrolować, niech to idzie według tego boskiego planu, ponieważ zmierza w kierunku ślubu, ponieważ oboje macie jakieś swoje takie zdrowe granice, ale współpraca się dobrze układa. I widzicie, summa summarum kieruje się w stronę cesarzowej, czyli w stronę rozwoju, w stronę stabilizacji, w stronę małżeństwa. Więc zachowajcie tą cierpliwość. Tak jak mówię, wszystko idzie w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Mimo, że idzie powoli, to jednak idziecie w kierunku właśnie tej sprawiedliwości i być może właśnie małżeństwa, jeżeli tego pragniecie. Jeżeli już jesteście małżeństwem, kochani, wygląda na to, że ktoś tu był takim uparciuchem i bardzo chciał w coś zainwestować, w coś konkretnego. Może w dom, może w jakiś wyjazd, może w jakąś sprawę zawodową, może w jakąś sprawę finansową też dla części z Was. I w tym tygodniu mam wrażenie, że w końcu ugracie to, czego pragnęliście. Do czego dążyliście? Będzie jakaś sprawiedliwość. Może to jest kwestia, że partner, partnerka się ugnie i stwierdzi jednak, dobra, robimy tak jak chcesz. Dla części z Was mam wrażenie, że może chodzić o podpisanie umowy na przykład o dom, o mieszkanie bądź jakąś nieruchomość, gdzie będziecie mogli stworzyć swoje gniazdko. Dla części z Was. Może któryś z Was jest w trakcie jakiejś sprawy sądowej o jakieś finansowe aspekty i czekacie tutaj na rozwiązanie tej sprawy? Jeżeli tak, to w tym tygodniu może coś tutaj się oświecić i po prostu zwyciężycie, ponieważ utrzymaliście swoją pozycję i uda się zwyciężyć tutaj właśnie jakąś walkę o jakieś finanse i te pieniążki poprawią zdecydowanie tutaj kondycję Waszej relacji, ponieważ mówię, uda się w coś zainwestować, coś odłożyć, być może coś zrealizować, jakiś swój plan. No ale jedno jest pewne, kochani, współpraca tutaj między Wami naprawdę się dobrze układa, wzrastacie, rozwijacie się. Dla części z Was, kochani, może to być jakaś ciąża, no nie jakaś ciąża, tylko po prostu ciąża. Dla części z Was może nieoczekiwana, że mimo, że się tutaj bronicie, w sensie używacie środków antykoncepcyjnych, to jednak ta współpraca między Wami przyniesie tutaj owoce. Więc jeżeli nie chcecie, że tak powiem, zajść w ciąży, no to starajcie się podwójnie, bo mówię, tutaj jest jakiś taki tydzień, że te normalne zabezpieczenia też mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Ale kochani, no coś uda Wam się tutaj zwyciężyć, jakaś sprawiedliwość nastąpi. Macie do czynienia ze swoją bratnią duszą, piękny związek, który się rozwija, który idzie cały czas do przodu. Cały czas mam wrażenie, że odkrywacie siebie nawzajem, przez co się umacniacie. No i tu szykuje się tak jakby wejście w kolejny etap, nowe inwestycje, nowe projekty. I wzrastacie razem i to jest piękne, naprawdę, bardzo, bardzo fajna relacja, cudowna relacja, bym nawet powiedziała. No a dla moich singli, no ewidentnie, podwójny rycerz kielichów, nie rycerz kielichów, tylko rycerz pentakli idzie w Waszą stronę, Wasza naprawdę bratnia dusza, która będzie wymagać cierpliwości, ponieważ to będzie się jednak rozwijać mega powoli, bardzo powoli, ale macie do czynienia z osobą stabilną, która zna swoją wartość, która też posiada zdrowe granice, ale pragnie małżeństwa, pragnie stabilizacji, pragnie współpracy opartej na równych zasadach i tu jest piękne. Piękny potencjał na przyszłość, kochani. Możecie mieć do czynienia z wagą, z bykiem. No mówię, mocno ten trygon ziemi, ale też waga mocno. No i kochani, ta relacja ewidentnie tutaj zmierza do spełnienia, do stabilizacji. Ta osoba będzie o Was dbała, będzie Was dopieszczała. Myśli o Was poważnie. No tyle tylko, że będziecie musieli się uzbroić tutaj naprawdę w cierpliwość, bo to nie stanie się, że tak powiem, z dnia na dzień, tak? Tylko to troszkę potrwa, rozwój tej relacji, rozwój tej sytuacji. Dobra, lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Cesarzowa, przepięknie, kochani. Wzrost, rozwój. Zainwestowanie w siebie, bycie w centrum uwagi też. Cesarzowa może oznaczać też jakąś waszą mamę, jakąś ważną kobietę w waszym życiu. Zobaczmy tą cesarzową. Zobaczmy tą cesarzową. Albo jeżeli, kochani, macie dzieci, to też będziecie skupieni, że tak powiem, na byciu rodzicem w tym tygodniu, tak? Otworzycie się na tą miłość, na współpracę z nimi, z chęcią będziecie się tutaj z nimi bawić, wykonywać obowiązki pewne przy nich. Także tu jest taka właśnie duża doza opiekuńczości też w tej karcie. Zobaczmy tą cesarzową. As kielichów. Królowa buław. Mag. Piątka buław, czwórka
czwórka buław, dziewiątka buław. No, to jest też taka trochę historia powtórka z tego, że jeżeli faktycznie w jakimś waszym związku małżeńskim, że tak powiem, mówię to teraz do moich stałych związków, była jakaś kutnia o coś, o jakąś konkretną, rzecz, to mówię, uda wam się tutaj zwyciężyć, osiągnąć sukces i osiągnąć to, czego pragniecie. To tak na marginesie. Ale kochanie, 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 wiecie co? Dla części z Was mam wrażenie, że to będzie tydzień zadbania o siebie. Że okej, będziecie otwarci na innych, na rodzinę, na przyjaciół, na znajomych, na swoje dzieci, oczywiście, że tak, ale bardzo mocno skupicie się na sobie. Może w ostatnim czasie był taki trochę konfliktowy czas, że dużo się działo wokół Was, wszyscy czegoś od Was chcieli, wszyscy naokoło czegoś pragnęli, a to mąż, a to narzeczony, czy tam chłopak, dziewczyna, nieważne, dzieciaki, współpracownicy, przyjaciele, wszyscy coś, 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 coś. I kochani, mam wrażenie, że część z Was jest tym troszeczkę zmęczona i w tym tygodniu zadba o siebie i o własne potrzeby. Może skupicie się na jakimś problemie, na jakiejś sytuacji, która wymaga Waszego rozwiązania, ale odnoście Was. Może przyjrzycie się swoim emocjom, może przyjrzycie się swoim pragnieniom i zaczniecie manifestować coś całkowicie nowego. Ale jedno jest pewne, zadbacie tutaj bardziej o siebie. A z kielichów to jest ta miłość własna, królowa buław, czyli ten sex appeal, pewność siebie. Może chodzić o wygląd, może wiecie, zainwestujecie w jakiegoś fryzjera, zmianę fryzury, zmianę makijażu, nie wiem, jakiś styl ubierania, masaże, kosmetyczki. Wiecie, coś mam wrażenie, że tutaj będziecie wokół siebie kombinować. I ten tydzień to będzie taki tydzień zadbania o siebie, unikania wszelkich konfliktów, unikania nadmiaru obowiązków ze strony innych, a bardziej skupienie się na sobie. Na swoich własnych przyjemnościach, na dopieszczeniu siebie. I powiem Wam, że w tej kwestii ten tydzień będzie dla Was niezwykle ważny, ponieważ podładuje Wasze baterie, naładuje Was taką pewnością siebie, mówię, podniesie mocno wibracje i taką poczucie, że kurde, ale jestem sexy, ale jestem fajna, ale jestem przystojny, ale jestem ekstra, tak? I to mam wrażenie, kochani, że dla większości z Was jest bardzo, bardzo potrzebne w tym momencie. Więc zadbajcie o siebie. Jeżeli czujecie taką potrzebę, jeżeli w ostatnim czasie trochę zaniedbaliście siebie albo nie dopieszczaliście siebie tak, jak było trzeba, to w tym tygodniu zdecydowanie dopieście tu siebie, inni poczekają, nie ma problemu. Czas dla siebie, czas spędzony z samym sobą jest niezwykle ważny, więc tutaj nie można zaniedbywać swoich własnych potrzeb. Więc mocne mówię, skupienie na sobie, bardzo dobrze, super. Praca i finanse. Zobaczmy, co tutaj. No, Red One, wasza karta, moje drogie raki, więc super. Przecie do przodu, pokonujecie jakieś trudności, idziecie w kierunku sukcesu. Dla części z was może się szykować jakaś podróż służbowa, jakiś wyjazd służbowy, bądź może jakaś przeprowadzka, jakaś zmiana też pracy. Jedno jest pewne, sukces jest murowany dla Was. Tutaj sukces jest murowany, wszechświat Wam sprzyja, uda Wam się osiągnąć to, czego pragniecie. Zobaczmy ten rydwan. Dziewiątka mieczy. Słońce, pięknie. Dziesiątka kielichów, super, super. Coś, na co długo pracowaliście, albo coś, nad czym pracujecie, zaowocuje w tym tygodniu. I widzę, że w związku z tym było bardzo dużo stresów, dużo zmartwień, dużo nieprzespanych nocy, ale w tym tygodniu czeka Was tutaj jakiś sukces zawodowy, jakieś dobre wiadomości, które przyniosą satysfakcję, dużo szczęścia, awans, podwyżka, coś w tym stylu. Zrealizacja jakiegoś projektu, nad którym długo pracowaliście, który spędzał Wam tutaj sen z powiek. Przyjdą jakieś wiadomości, które przyniosą Wam dużo szczęścia, dużo radości, dzięki którym pewne sprawy pójdą do przodu. Naprawdę bardzo, bardzo dobry tydzień pod względem finansowym, może realizacja jakiegoś projektu. Jeżeli myślicie nad otworzeniem własnej działalności albo rozpoczęciem całkiem jakiejś nowej pracy i stresujecie się w związku z tym, nie stresujcie się, ponieważ ta praca przyniesie Wam dużo szczęścia, dużo radości, dużo satysfakcji, no i też dużo pieniążków. Tak, kochani, tworzycie tutaj swój raj na ziemi, swój skrawek nieba. Nie poddawajcie się, walczcie. Nawet jeżeli to się wiąże z jakimś zakończeniem, trudnym zakończeniem jakiejś sytuacji obecnej, to kochani, tutaj jesteście zwycięzcą, więc nic wam nie zagrozi. To jest zwycięstwo po długiej bitwie, więc kochani, walczcie o siebie, dążcie do tego, czego pragniecie, inwestujcie w to, co kochacie, a przyniesie wam to sukces, szczęście, spełnienie.
kasę, sławę, nie wiem, o cokolwiek tutaj walczycie, to wszystko jest dla Was na wyciągnięcie ręki w tym tygodniu. Pięknie. Dobra, i rada. A smiecze. Wykorzystuj swoje nowe pomysły. Wykorzystuj nowe pomysły, nowe idee. Kieruj się swoim własnym osądem. Wykorzystuj swój rozum, swoją wiedzę, żeby osiągnąć jakieś cele i żeby przejść do przodu. Nie bój się nowych początków też z tym asem pentakli, z tym asem mieczy, ponieważ początki zawsze przynoszą nowe doświadczenia, nowe przygody i zawsze zmiana zawsze jest na lepsze. Zawsze jest na lepsze. Mimo, że niektórzy sądzą inaczej, dla mnie zmiana zawsze jest na lepsze. No i kochani, z tym asem mieczy kieruj się taką klarownością, przejrzystością. Jeżeli coś zaburza, ktoś zaburza Twój osąd, odetnij się od tej osoby. Jeżeli czujesz, że Twoje myśli gdzieś tam się mieszają, coś jest dla Ciebie niejasne, uspokój się, pooddychaj, pomedytuj, uziem się, tak żeby mieć tą klarowność tego umysłu, tą jasność, tą przejrzystość w dążeniu do określonych celów. Super. Dobra, zobaczmy zwierzaczka dla Was. Świstak. Time to let go. Właśnie, czas coś puścić, kochani. Czas coś puścić, czas coś uwolnić. Czas coś uwolnić, od czegoś się uwolnić i pójść w jakąś nową ścieżkę. Czas uwolnić się od zmartwień, od lęków, od stresów, od przywiązań, od jakichś zahamowań. Odpuść. Przestań kontrolować wszystko. Zaufaj sobie, zaufaj mądrości boskiemu planu. Zaufaj swojemu sercu. I ruszaj do przodu. Pięknie. I na spodzie mamy, no właśnie, mamy jaszczurkę. Dream the world into being. Dokładnie. Zaufaj swoim marzeniom. Swojemu wewnętrznemu wołaniu. I wprowadź to wszystko w życie. A osiągniesz sukces. Dokładnie. Prawda oświetli iluzję. Kieruj się prawdą w swoim życiu. No właśnie, z tym asem mieczy. Kieruj się prawdą też w swoim życiu. Prawda, prawda oświetli Ci drogę. Pięknie. Dobra, moje drogie raczki. Jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3. A ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na Wasze pytania. Ok, już mam jedyneczkę. Dwójeczkę. Trójeczkę. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wybrać odpowiednią kartę, to zatrzymajcie sobie filmik, bardzo Was proszę. Ja odsłaniam nasze odpowiedzi. No i odpowiedź numer 1, która nam wyskoczyła, ja już wiem, co to jest, brzmi polepszenie. Tak jest, polepszenie. Odpowiedź numer 2 brzmi niewłaściwy moment. O, tu jest na coś niewłaściwy moment. Odpowiedź numer 3, jesteś gotów. Dobra. To by było na tyle, kochani. Życzę Wam powodzenia, cudownego tygodnia, spełnienia marzeń i planów. No i do zobaczenia za niedługo. Buziaki. Pa, pa.